Kinoświat przedstawia. Dziś jest twój wielki dzień. Co chciałabyś dostać? Chcę kota. W naszym wieżowcu jest zakaz. Ale to twój wieżowiec. Pierwsza porcja dla jubilatki. Odłóż kawałek tatusiowi. Włóż do zamrażarki, tak jak w zeszłym roku. No co? Tom Brandt jest rekinem biznesu. Firebrand będzie najwyższym budynkiem w północnej Ameryce. Który zapomniał, co w życiu jest najważniejsze. Cześć, Tom. Tak, wiem, jestem spóźniony. Masz tu być za chwilę i lepiej, żebyś przewiózł wyjątkowy prezent. Jest tu ktoś? Ale pewien tajemniczy mężczyzna. Wygląda pan znajomo. Jestem Tom Brandt, właściciel Firebrand. A tak, no właśnie. Wykładam kuwety gazetami, więc ciągle widzę pana twarz. Wywróci jego życie do góry nogami. Muszę tylko kupić kota i zdążyć na urodziny. Lubi się. Reszty nie trzeba. No dobra, chłopaki. Słucham. Zróbmy to. I co? Jak ci tam w środku? Co? Czekaj, czekaj. Jestem kotem! To wasz kot, jakiego jeszcze nie widzieliście. Jak z tego wyjść? Zawiodłeś swoją rodzinę. Kiedy tatuś wróci do domu? Jak tylko skończy pracę. Masz tydzień, żeby to wszystko naprawić. W przeciwnym razie utkniesz w tym kocie. Na resztę życia. Ale ja nie znoszę kotów. Dlatego to plan doskonały. Don't bring that back. Pan Puszek? Serio? Tom otrzyma 9 żyć. Ktoś szukał kuwety. Ale tylko jedną szansę. Nie wystarczy powiedzieć, że kogoś kochasz. Musisz to pokazać. Jesteś moim najlepszym prezentem. Weź mnie, utop. Żeby wszystko naprawić. Czasami myślę, że tato tu jest i opiekuje się mną tak jak mój kot. Powinienem być lepszym ojcem. Myślisz, że trzeba go zbadać? Ha, to coś pomoże? Kevin Spacey, Jennifer Garner, Christopher Walken oraz Tomasz Kot w polskiej wersji dubbingowej. Uśmiech na Insta? Ej, nie no co? Nie! Spadek, mała! Ty... Przyzwyczaj się. Jak zostać kotem? Ten kot jest pokręcony! Dawaj, pokaż im prawdziwego twardziela. Jak zostać kotem? Nowa komedia reżysera serii Faceci w czerni. W kinach.